Dobra, słuchajcie chłopaki, mamy 9 grudnia, kolejne okienko adwentowe. Gdzie jest Kuchcik, człowieku? Dzisiaj robimy własny zestaw Subwaya, gdzie on poszedł? A wiesz co? Kuchcik wziął sobie dzień wolnego dzisiaj. Jak dzień wolnego? Jak my teraz robimy daily, a 24 grudnia o 13 jest wielki finał 17 tysięcy kalorii challenge. Nie wiem, ziomek, gdzie ty robisz odcinek? Ja odpoczywam. Jak ja odpoczywam? Zakładaj bluzę i do nagrywania! Weź daj mi spokój, oglądam telewizję. Nie ma telewizji, zakładaj bluzę. Kurde, co za burak, nawet dnia nie można sobie odpocząć. Stary, odpocznij sobie po wielkim finale. Dobra, dobra, rozumiem, zrobili dobrą aktywność, wbili ileś tam łapek, trzeba zrobić kolejny content. Otóż to, widzowie są aktywni, trzeba im wynagrodzić. Co? Jak ty to zrobiłeś? Na razie, ziomek. Siemanowie, Right Surfing Chef. Pierwsze co to chcę ci podziękować za obecność na daily. Jest film dzień w dzień, lecimy film short. Dzisiaj mamy sobie film, jutro pewnie będzie short. Chcę ci się pochwalić, jak spada teraz waga na redukcji, bo przypominam ci, że robimy do końca roku redukcję daily vlog. A tak poza tym, jeżeli jesteś nowy, jeszcze nie wiesz co tu jest grane, to zostaw suba, żeby być na bieżąco, ponieważ właśnie robimy to daily. Ciemek, musiałem się pobawić oświetleniem, a teraz uwaga, sprawdźmy sobie wagę. Początkowa waga była 86 było, 86 było. Ziomuś, patrz to, 81,6, 4,4. Czyli patrz to, mamy prawie 5 kg w dół od początku redukcji. Czy to dobry wynik, czy nie? To już oceń ty. Oceń ty, ziomek, czy jest postęp, czy też nie. Okej, ja robię sobie szybkie przedtreningowe śniadanie. Mykam szybki trening i będziemy sobie robić szybki zestaw, najlepszy zestaw w Subwayu. Dzisiaj pada na Subway, ostatnio był odcinek z McDonalda, bardzo dobrze wszedł. Z KFC, bardzo dobrze wszedł. I dzisiaj robimy sobie Subwaya. I ma dla ciebie taką propozycję, że dobijamy 7000 łapek, 7 na szczęście. Lecimy od razu z kolejnym odcinkiem serii zestawów. Jeszcze parę fast foodów nam zostało do przetestowania. Na przykład, nie wiem, jest jeszcze Max Premium Burgers, Burger King, Pizza Hut, różne inne rzeczy do zjedzenia, więc dawaj znać. Czy robimy kolejny zestaw z tej serii? No i co? Pokażę ci, co jem na śniadanie. Dobra, więc lecimy z taką mega szybką owsianką. Zrobiłem po prostu tak, zalanie płatków owsianych wrzątkiem, dodałem masło orzechowe. No i teraz odżywka białkowa, to wszystko mieszam. I po wymieszaniu tak to się prezentuje, ale podbijmy jeszcze trochę białko i dodajmy jakiś skyr. Dobra, więc ja użyję takiego skyra jagodowego. On ma, ten akurat jest taki podzielony, że ma i biały, i ten wsad na dole. O, więc będzie fajne takie zestawienie owocowe jeszcze. Dobra, i tak się prezentuje finalny posiłeczek, czyli mamy taką czekoladowo-jagodową owsianeczkę. I do tego jeszcze walę sobie owocek, czyli jabłuszko, bo pamiętaj, że dzienna porcja warzyw i owoców musi być. Warzywa będą później, bo oczywiście lecimy na Subwaya, a tam fajne są kanapki z warzywami. I nie tylko kanapki, więc pokażę ci fajny patent dzisiaj, żeby zrobić sobie fajny zestaw w Subwayu. A tymczasem jabłuszko, posiłek, zajadam i lecimy na siłkę. Dobra, więc taka owsianeczka wpada, naprawdę jest taka fajna, trochę gęsta. No i jabłuszko. For free. Mega jabłko. Dobra, więc posiłek zjedzony. Dobra, jesteśmy w drodze do Subwaya. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie zestaw. Na pewno bardzo bym chciał sobie skomponować takie dwie kanapki do zestawu. No i jeszcze coś słodkiego, tam widziałem, że mieli jakieś ciastka chyba, jakieś shake'i, więc nie wiem, co będzie aktualnie dostępne. Pamiętam, że takie fajne były właśnie małe ciastka, podobne jak są w jakimś Starbucksie, więc sobie na pewno to skombinujemy i zrobimy pewnie patent zamiany kanapki na wrapa, bo tak się da robić i to jest fajne, wychodzi cenowo mniej, a makrosowo bodajże nawet lepiej, bo wrap jest chyba mniej kaloryczny niż bułka. Ale zobaczymy na miejscu, więc lecimy już i ci powiem. W ogóle pada dzisiaj deszcz, jest chamska pogoda. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu filmu, napisz It's raining day, bo mamy dzisiaj It's raining day, it's aleluja. Dobra, więc jesteśmy już na miejscu, idziemy. Mam nadzieję, że uda nam się załatwić to w miarę szybko, bo jeszcze musimy zrobić jakieś zakupy. Teraz zobaczymy, jaki zestaw uda się skombinować. Mam nadzieję, że będzie mega pyszny. Ziomek, bierzesz sobie też coś? Zobaczmy. Ty masz swój taki zestawik, nie? W Subway i przekonamy się, co to będzie. Znowu piszą nam, że wyglądamy bosko. Dobra, więc aktualnie wędrujemy ciągle po sklepach. Ziomek tutaj się wkręcił. No i ty, zaraz będzie pora na Suba. Już masz wymyślone, co będziesz brała tam? No wiadomo. Dobra. Ja już sobie przemyślałem też. Na pewno będzie wrap, na pewno będzie kanapka i na pewno będzie jakieś ciacho. Więc taki zestaw. Jakby nie było tak późno, to bym wziął kawę jeszcze. Chociaż może wezmę. Jesteśmy już pod samym Subem i bierzemy sobie takie składniki. Tutaj będziemy coś kombinować. Do dyspozycji są kanapki, wrapy. A my zobaczymy, co my będziemy brać. Tam już się robią. Patrz, to jest jakaś nowość. Pizza Collection. Pizza Collection i to jest kurczak pizza 15 cm, 19,90. To co, bierzemy to na próbę? I są jakieś, patrz to, sub przekąski. Ej, to weźmiemy sobie na próbę tą jedną kanapkę też, co? Pizza wrap? No. Nie, pizza kanapka.
kanapka? Ja bym sobie wziął. No dobra, dobra. No dobra, to będziemy kombinować jeden zestaw, a drugą weźmiemy sobie tak jak w sumie na ostatnich odcinkach też w KFC robiliśmy tak, nie? Że braliśmy sobie test coś. No więc dzisiaj sobie testujemy nowość też. Dzień dobry. Pierwsze co, to poprosiłbym, zamieniłbym tą kanapkę na wrapa. Dobra, czyli zamieniamy tą kanapkę na wrapa i będziemy testować tą nowość. Ja sobie wezmę to w kanapce, bo jest, do wyboru jest zapiekanka, ciabata, wrap i jeszcze jest kanapka. Ja właśnie wezmę tą kanapkę. Ale jestem głodny, już ja nie mogę. No dobra, ziomek, to ja kombinuję to zamówienie i widzimy się na chacie już z powrotem. Dobra, jesteśmy już na chacie, mamy chamski zestawik, zaraz ci pokażę, co sobie przygotowałem. Naprawdę jest chamski zestawik, jest ciężki, fajny. Ja już sobie biorę talerz tutaj i ci pokazuję, co kupiliśmy. Gościarka już zjadła wrapa. Za wszystko zapłaciliśmy 50 zł, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze był wrap dla gościarki, ale w sumie on wyszedł bardzo mało, bo 12,50. My robimy zawsze taki patent, że zamieniamy kanapkę na wrapa, tą piętnastkę kanapkę zamieniamy na wrapa i w sumie to jest bardzo fajnie, bo z tuńczykiem wychodzi 12,50 za wrapa, a teriyaki wychodzi 15,50. Mięso trochę droższe, wiadomo, no ale jest jeszcze taki myk, że zawsze z racji tego, że to nie jest wrap po prostu kupiony, tylko kanapka na wrapa, to tych warzyw trochę mniej dają do tego, ale jak się czasami jest jakiś dobry gościu w stanowisku i zapakuje więcej składników, jak się powiem, że można by trochę więcej tych warzyw i czasami da więcej, czasami nie. No i mamy tą nowość, czyli kurczak pizzolia. Pizzolia! 20 zł, czyli to cena wysoka, ale jest jakiś podobno sztos a la pizza. No i ja ci pokazuję, co sobie kupiłem. Czyli cały zestaw mi wyszedł, już ci mówię ile? 38,30, czyli chyba najdroższy zestaw z tych wszystkich trzech teraz opcji, czyli z Maca i z KFC i Subway, czyli najdroższy zestaw, ale będzie chyba najbardziej zdrowy, bo będzie dużo warzyw, będzie najbardziej taki objętościowy, czy nie? Chyba nie. Będą różne rzeczy, pokazuję ci co mam, więc patrz to. Mamy oczywiście torebkę, człowieku, która już przemokła od spodu, muszę uważać, żeby się nie wywaliło. Pierwsze co, chusteczki, ale to na później. Jest kanapka, jest kanapeczka i to jest ta kanapeczka pizzolia. Patrz to, która się zdusiła, bo już w transporcie, it's a shame. Ale wygląda naprawdę fajnie. Wyłóżmy sobie już ją na talerz, brudny papier do kibla. Mamy wrapa zamienionego z kanapki, czyli jest dosyć, patrz to, no nie jest taki napakowany, jest dosyć cienki. Pan tutaj trochę nam poszczędził składników. No ale trudno, to już nam się nie przyda. No i mamy ciacho, patrz to, no i mamy ciacho, ja lubię człowieku takie ciastka. Wiadomo, one są troszeczkę kaloryczne, bo mają chyba 220 kalorii w jednym ciastku. Ja ci powiem, że nie znalazłem dokładnych makrosów w necie, ale ja to wliczam jako takie ciastko z marketu. Na przykład w Lidlu są podobne ciastka i tam na przykład makrosy były kiedyś gdzieś podane na jakiejś aplikacji i ja sobie stamtąd zawsze biorę. Czyli patrz to, takie ciastko szacuję na 220 kalorii. Tą kanapkę wrapa, już ci mówię, jak wygląda u mnie właśnie policzenie tych kalorii. Jeżeli chodzi o mnie i o moje makro dzisiaj, trochę makrosy ściąłem. 2500 kalorii teraz trzymam, mniej więcej, czyli troszeczkę zszedłem z kalorii z 2800 na 2,5, ten zestaw wyceniłem na 922 kalorie. Mamy tak, patrz, tak wyceniłem ten zestaw, czyli mamy tutaj 378 kalorii, liczę, że to jest ta kanapka, druga kanapka wrap jest 327, czyli troszeczkę mniej z racji tej tortilli, no i jedno ciastko wyliczyłem na 217 kalorii, czyli razem około 922 kalorie, ponad 50 gramów białka, więc jest proteinowy zestaw, jest dużo białka, tłuszczu nie wyszło aż tak dużo, bo tylko 28 gramów, więc patrząc na KFC i Maca, tu mamy taką opcję bardziej low fat, czyli Subway jest takim fast foodem, można to powiedzieć, no bo jest szybko przygotowywany, ale taką opcją bardziej zdrową i może mniej kaloryczną, bo mniej tego tłuszczu na 100 gramów mamy tutaj. Dobra, ziomek, testujemy najpierw tą kanapkę. Nie otwieram jeszcze tego, testujemy najpierw tą kanapkę, czyli patrz to, Subway pizza olio, człowieku 15 cm, ja do środka sobie dałem, ale się już mokra była zrobiła, mało przyjemne, ale trudno. Mamy tutaj salami w środku, jest kurczak i to chyba wszystko. Czyli po prostu kanapka z kurczakiem i salami i pociągnęli to pod pizzę. Czy dobre, czy nie? Przekonajmy się już teraz. Ja, jeżeli chodzi o kombinację warzyw, które biorę, to jest tak, pomidor, sałata, ostre papryczki, cebula, papryka, zestaw przypraw to zawsze biorę, tak, sól, pieprz, oregano i parmezan. O, i parmezan i zawsze biorę sos ketchup, ponieważ jest najbardziej odchudzoną wersją, chyba tam najmniej tłuszczu chyba ma z wszystkich sosów, więc zawsze biorę ketchup, próbujemy to, kościół, jestem głodny w kit. Bogaty smak, powiem ci. Tak się prezentuje w przekroju. Czy to ma coś zbliżonego smakiem do pizzy? Nie powiedziałbym. Jedynie to salami troszeczkę nawiązuje tutaj do pizzy. Tak długo czekałem na ten moment, aż nagrywać ten odcinek będę dzisiaj, bo już taki gut wjechał, że teraz jest jest pięknie. Czy jest to mój faworyt, jeżeli chodzi o kanapki? Na pewno nie, ponieważ to salami troszeczkę może nadaje takiego charakteru pizzy, ale nie jest to taki klucz, ponieważ dużo jest tutaj dodatków, dużo jest mięsa i te smaki są na tyle różnorodne tutaj, że to salami jest mało wyczuwalne, daje troszeczkę taki pikantniejszy posmak, ale nie nazwałbym tego pizzą. Jest naprawdę po prostu taki fajny sap, ale według mnie ten kurczak teriyaki, jakby był sam bez tych pepperoni, to byłoby chyba według mnie lepiej. Takie moje zdanie. I ewidentnie jedzenie na ciepło od razu bezpośrednio jest dużo lepsze niż takie po godzinie przywiezione do domu.
Mhm. Jeżeli chodzi o ocenę tego dania, to na 7 dałbym 4. Dałbym 4, nie jest jakiś mega kozak. Jest to fajna opcja, żeby sobie coś zjeść. A teraz przejdźmy do konkretu, czyli kanapka zamieniona na wrapa. Otwieramy i patrzymy. Fajna to opcja. Warto zaznaczyć przy takiej zamianie, żeby troszeczkę tam więcej tych warzyw wam dali. No i dawajcie znać, czy jak wybierzecie tortillę w Subwayu, to czy robicie ją na ciepło, czy na zimno? Bo dużo osób robi na przykład na ciepło, a ja ci powiem, że lubię na przykład, jeżeli nie podgrzewają tych warzyw, tylko są chłodne. Dawaj znać, ciepła tortilla i zimna tortilla, więc jaki ty jesteś team, dawaj znać, koniecznie. Mhm, boom. I to jest to. Jest kozak, patrz, to wygląda pięknie. To wygląda pięknie, jest smaczne, jest pyszne. Jest bomba. To zestawienie warzyw tutaj, czyli sałata, pomidor, te ostre papryczki, które nadają charakteru. Jest mięso, które jest w fajnej marynacie teriyaki. Rozpycha. Powiem ci, że wbrew pozorom Subway słynie z kanapek, ale moim faworytem jest chyba ten wrap. I tutaj dałbym takie mocne 6 na 7. No zobacz to. I tu jest przewaga wrapa nad kanapką, że nieważne jak długo go masz, to ten wrap ci nie zamoknie. Tak jak w przypadku kanapki, że nie zrobi się glajda. Jeżeli bierzesz to na wynos na później, to wrap jest zdecydowanie lepszą opcją. No i powiem ci, że jeszcze fajną opcją jest ten wrap z tuńczykiem, bo to jest taka jakby pasta z tuńczyka. Przypominam ci, że na kanale gotującym i Ifem gotuję, odtwarzaliśmy sobie tą pastę z tuńczyka Subwaya i tam masz przepis. Czyli wejdź sobie na kanał gotujący i Ifem gotuję, tam masz krótkie przepisy w shortach, minutowe filmiki, szybkie przepisy, zajebisty content. A my sobie obczajemy jeszcze deserek, czyli punkt kulminacyjny. To oto ciacho, w białej czekoladzie, czekoladowe ciacho. Oh yeah, oh yeah. Sprawdźmy jak smakuje. Jest naprawdę po prostu w przekroju. Jest tak kruche w kit, ale z człowieku, siemano, to ja. Dobra, próbujemy. Orzechy tu jeszcze są. Chyba, nie, tylko biała czekolada chyba. Oja, petarda. O gościu, najlepsze. Jest bomba, patrz to. Jak trafię tym, zostawiasz łapkę w górę. Patrz to. No musisz, ziomek. Ale to jest petarda. Wszystko poszło bardzo szybko, bardzo sprawnie. Dobra, ziomek. Będziemy powoli kończyć ten odcinek, a w sumie to nie powoli, tylko od razu. Ja już cię odblokowuję tutaj z tego czeku statywiku. Widzimy się jutro na szorcie. W środę jest live o 19, więc ustaw sobie przypomnienie na te środy. Fajne live'y są, jest fajna atmosfera, lecimy daily. Dawaj znać, co robimy z tym człowieku kalendarzem adwentowym tam w tle. A tymczasem życzę ci miłego dnia, jeżeli oglądałeś albo oglądałeś to głodna, to bardzo cię przepraszam. Chyba muszę dawać jakieś ostrzeżenia, że ten przed tym odcinkiem musisz coś zjeść. Dawaj znać, czy robisz tak, czy nie. Jak dotrwałeś do końca, napisz obtarte usta. Bo sobie obtarłem usta teraz, z pożarciu. Kup koszulkę, ziom, zamów dzisiaj ją, jom, 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 jom. Zamów bluzę swą, załóż potem ją, jom, 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 jom.